Roma Ligocka to jest ta niezwykła osoba, która jako mała dziewczynka w czerwonym płaszczyku szła przez krakowskie getto. Zobaczył ją Oskar Schindler, postanowił zmienić swoje życie, uratował ponad 1200 osób. Po wojnie wspaniała scenografka, kostiumolog, malarka i niezwykła, cudowna pisarka, której ta książka, Dziewczynka w czerwonym płaszczyku, była przetłumaczona na ponad 20 języków. Sprzedała się w ponad milionie egzemplarzy, ale napisała jeszcze wiele innych wspaniałych książek. Pani Romo, cudownie panią widzieć. Wspaniale, że pani jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy mogę panu pomachać? Może pani. Nam wszystkim. Bardzo dziękuję. No więc pomachałam. Pani Romo, ja wiem, że pewnie jestem może dziwny, bo ja uwielbiam wszystkie kolejne wybory. Dla mnie wybory to jak premiera Gwiezdnych Wojen, ale pewnie nie każdy tak ma. Jak pani słyszy, że ludzie teraz często mówią, nie no, Polacy to już są zmęczeni tymi wyborami. Parlamentarne, samorządowe, europejskie. To pani już się zmęczyła jako obywatelka, czy nie? Panie redaktorze, to w ogóle, ja tak jak pan, uwielbiam wybory. No przecież wybór to jest najważniejsza rzecz, jaką mamy. Każdego dnia dokonujemy wyboru. Wybieramy, czy wstaniemy z łóżka, czy pójdziemy do pracy. Całe nasze życie jest jednym wielkim wyborem. Więc jak moglibyśmy w ogóle uginać się pod ciężarem czegoś takiego jak wybór? Jak ja słyszę, Polacy są zmęczeni wyborami, bo musieli wybierać dwa razy w tym roku, a teraz będą wybierali po raz trzeci. No przecież powinniśmy się cieszyć, że tą możliwość mamy. Ja niestety pamiętam komunę. No, wtedy można było wybierać między Gierkiem a jakimś tam innym Gomułką i wyboru nie. I to jest męczące. Męczące jest życie w takim kraju, w którym nie masz wyboru, którym ci pokazują rząd, który masz wielbić i ustrój, w którym masz żyć. A to, że my mamy ten wybór, to jest po prostu cudowne. I cóż to jest wyjść z domu, wpaść tam do tej lokalu wyborczego, oddać głos. I jak ja słyszę, że młodzież na przykład jest zmęczona. No gdzież młodzież jest zmęczona? Przecież młodzież doskonale wie, o co tu chodzi. Młodzież doskonale wie, że to jest ich życie, że to są wyjazdy za granicę, że to jest ich praca, że to są języki, że to są drogi, po których jeżdżą, autobusy, którymi jeżdżą, że to są szpitale, w którym mogą się leczyć, jak nogę złamią. No cóż jest cudowniejszego od wyborów? Ja na wybory idę i mogę chodzić codziennie, także możemy się umówić, panie redaktorze, chodzić na te wybory razem. Pani w Krakowie, ja w Warszawie, ale to nie międzymiastowa, to międzyludzka. Tak. Dobrze, a jak niektórzy mówią... Międzyludzka, tak. Jest. Ale jak niektórzy mówią, ale to gdzieś tam daleko ten europarlament, co oni tam robią, jaki to ma związek ze swoim życiem? To jakby pani przekonała tych młodych ludzi, albo w ogóle ludzi obok siebie w Krakowie, że to ma związek z twoim życiem, te eurowybory? Ja już nie mam siły przekonywać, bo Europa jest moim życiem, jest przynajmniej od lat 80. moich światem, moim życiem. Nie ma dla mnie nic ważniejszego, tak jak to teraz sobie patrzę, oprócz tego, że dobrze by było być zdrowym jeszcze przez jakiś czas, to nie ma nic ważniejszego jak ta Europa, która się tworzyła w takich bólach. Ja pamiętam w 80. latach byłam za granicą, założyłam towarzystwo praw człowieka i było nas 7 osób, które się interesowało prawami człowieka. I potem zaproponowano mi, żebym kandydowała do Parlamentu Europejskiego, jak już był. Ja wtedy się nie zdecydowałam, bo byłam przede wszystkim matką i obawiałam się, że żal mi było trochę zaniedbać moje dziecko. Ale już od tego czasu ja po prostu żyłam tą Europą. Zresztą nie tylko ja. No tak mi się jakoś ułożyło, że byłam no chyba we wszystkich krajach i pracowałam i w Paryżu, i we Wiedniu, i w Monachium, i w wielu innych miastach. Znam tą Europę, ale dzisiaj to już nie jest jakaś sensacja. Dzisiaj to jest szansa dla nas wszystkich. Widzi pan, mnie się wydaje, nie wydaje mi się, ja to wiem, że Europa jest jak rodzina. Im będzie silniejsza rodzina, tym silniejsze będą i więcej szans będą miały jej dzieci. Że przecież
ta Europa, troszeczkę się martwię, bo ona powinna być dużo, dużo silniejsza, dużo spójniejsza, dużo bardziej razem. Co bym powiedziała ludziom, którzy, no Polacy mieli tak trudne doświadczenia historyczne, że boją się o tą swoją flagę, o tą swoją jedyność, niepowtarzalność narodową, o ten hymn, o to wszystko, co Polaka otacza, tworzy i co mu pomaga jakoś się w tym świecie odnaleźć. Ale tego nam nikt nigdy nie zabierze. Europa jest Europą ojczyzn i taka będzie, ale to, że my będziemy mogli dbać o te nasze małe ojczyzny, o ten Kraków, w którym tak dużo pięknych kamienic i kościołów odnowiono dzięki Unii Europejskiej. Pamiętam, jak na początku lat 2000 przyjechałam do Krakowa, to miasto było czarne. Czarne od sadzy, brudu i tych wszystkich smogów. A teraz jest piękne, białe i przynajmniej w miarę zadbane. I to wie o tym każdy człowiek, który żyje w naszym kraju, żyje w tej Europie. A teraz popatrzcie, sytuacja jest trudna. Do głosu dochodzą jakieś oszołomy w całej Europie, w całym świecie. No cóż innego mamy, jak to, żeby być razem, być blisko, być spójnie i walczyć o ten nasz świat, na który tak bardzo ciężko pracowaliśmy. Pani jeszcze Romo, jedno tak mi przychodzi do głowy. Proszę, proszę mówić. Proszę, proszę. No to ja powiem. Pani Romo, przychodzi mi do głowy, a propos tego, o czym pani mówiła. Chcę zacytować Jarosława Kaczyńskiego, tylko nie chcę pani wciągać w dyskusję polityczną, tylko jako przykład pewnego sposobu myślenia, bo jest więcej polityków pewnie, którzy by powtórzyli za nim te zdanie. On powiedział, jest już przygotowany konkretny plan, którego wprowadzenie w życie przez Unię Europejską prowadziłoby nie tylko do pozbawienia nas niepodległości, nie tylko pozbawienia nas suwerenności, wręcz do anihilacji polskiego społeczeństwa. Stalibyśmy się terenem zamieszkanym przez Polaków rządzonym z zewnątrz. No, jak mam... No w głowie, tylko mogę sobie wyobrażać pani doświadczenie z czasów II wojny światowej, kiedy byliśmy terenem zamieszkiwanym przez Polaków, rządzonym z zewnątrz. No to jest dość dramatyczne porównanie, nie wiem, czy ma jakikolwiek sens. Ale co by pani powiedziała tym, którzy może tego się boją, że nagle w tej Unii Europejskiej to wszystko nagle będzie takie samo i my już nie będziemy tacy, jacy chcemy być, nie będziemy tacy polscy, jak chcielibyśmy być? Panie redaktorze, my jesteśmy w Europie i zawsze w niej byliśmy. Ten pan, którego pan cytował, to nie warto. To jest tak głupie, że nie warto w ogóle. Ja na tym poziomie nie potrafię rozmawiać. Europa była zawsze nasza. Myśmy w niej zawsze byli. Niech pan pomyśli o Słowackim, o Chopinie, o innych naszych artystów. Oni się w ogóle nie zastanawiali nad tym, czy oni są w Europie, czy Europa jest w nas. To było oczywiste. Nikt, jeżeli pan już koniecznie chce, żebym polemizowała z tym tak głupim i prymitywnym, no to muszę powiedzieć, że nikt nam nie chce odbierać naszej wolności, bo po cóż by ona mu była? My jesteśmy w tej Europie równymi partnerami i tylko od tego, kogo wybierzemy do tego parlamentu, zależy, jak on będzie wyglądał. Przecież my to tworzymy. To nie jest tak, że wysyłamy tam jakichś ludzi, którzy mają się o coś bić. Tu się nie ma o co bić, tu trzeba budować. Tu trzeba budować nową, wspaniałą, lepszą Europę. Proszę sobie wyobrazić, gdyby Europa była spójna, gdyby udało się zwalczyć te wszelkie przeszkody, które oczywiście się zdarzają, ponieważ różne kraje mają różne poglądy, interesy kulturowe, zaszłości, ale to wszystko jest sprawa rozmowy i my wybieramy ludzi, którzy tam jadą budować. Nie niszczyć, tylko budować. Budować nowy, lepszy świat, w którym bycie Europejczykiem będzie dumą i honorem i poczuciem bezpieczeństwa. Do mnie kiedyś napisał Gombrowicz, kiedy jeszcze byłam w Berlinie i wystawialiśmy jego sztukę. Napisał, mogę to panu pokazać przy okazji, jak się kiedyś spotkamy. Pani Romo, trzeba być Polakiem i jednocześnie Europejczykiem. A też wielki Polak i też wielki Europejczyk, Joseph Konrad, powiedział, cały świat opiera się na paru prostych zasadach. Jedną z tych zasad jest
zasada wierności. I właśnie ta wierność ideałom europejskim, tym, co możemy wspólnie stworzyć, to niech mali krzykliwi panowie niech w ogóle nie próbują, bo nie zwyciężą z nami i nie zwyciężą z młodymi ludźmi, do których też chciałabym się zaliczać, którzy ten nowy, wspaniały świat będą budowali i pójdą na wybory. I nie będą potrzebowali mojej zachęty do tego, bo oni wiedzą, o co chodzi. Jestem o tym przekonana. Pani Romo, to ostatnie pytanie i chcę być w tym bardzo ostrożny. Jestem głęboko przekonany, że Polska nigdy w historii nie była w takim sojuszu jak NATO. Jesteśmy najbezpieczniejsi, na ile to w ogóle możliwe. Ale też tuż obok nas toczy się wojna, co jeszcze niedawno nam wydawało się niemożliwe. W sierpniu 1939 roku większość pewnie Polaków myślała, że nic strasznego się nie zdarzy. Wiedząc o pani doświadczeniu z czasów II wojny światowej, myślę, że parę pokoleń powojennych przyzwyczaiło się, może być lepiej i gorzej, ale w sumie jesteśmy bezpieczni. No, kataklizm się nie wydarzy. Jak kruche jest to nasze szczęście, że żyliśmy przez tyle lat w pokoju i jak bardzo trzeba się o nią troszczyć, budując właśnie silną Europę, która oprze się takim zagrożeniom. Jakie spotkały panią, kiedy pani była dzieckiem? W sierpniu 1939 roku i trochę wcześniej w Europie doszli do głosu oszołomi, psychopaci, którzy zawładnęli umysłami ludzkimi. Coś takiego grozi nam w tej chwili i nie możemy nic innego zrobić, jak rozsądek i siłę miłości, dobroci, praworządności przeciwstawić takim pokusom. Oczywiście im bardziej będzie Europa spójna, im bardziej będzie silna, tym to niebezpieczeństwo jest mniejsze. Gdybyśmy byli tak silną Europą, jak ja sobie to parę lat temu jeszcze wyobrażałam, gdyby nie było tych wewnętrznych sporów i różnych prądów, które tam ścierały, to może śmialibyśmy się dzisiaj z zakusów takich ludzi, którzy próbują, czy też grożą, że nam tą wolność odbiorą. Najważniejsze jest to, żebyśmy byli silni i spójni i żebyśmy... Ważne jest też, kogo wysyłamy do tej Europy i dlatego tak ważne są te nasze głosy, bo musimy wysłać ludzi, którzy będą tam naprawdę usiłowali tą Europę zmienić i poprawić i nadać nam wszystkim dać to poczucie bezpieczeństwa, które rzeczywiście każdego z nas chwilami opuszcza. Im lepszych ludzi poślemy do Unii Europejskiej, do Parlamentu Europejskiego, tym będziemy spokojni i bezpieczniejsi. Gwarancji nie ma nigdy. Być może najlepsze lata dla świata akurat się kończą, ale być może nie. Nie chciałabym tego, myśląc o młodych ludziach, którzy jeszcze dużo mają przed sobą, nie chciałabym takiego poglądu głosić. Ale to zależy od nas. Wybierajmy świetnych ludzi do świetnej Europy i jakoś, myślę, damy radę. Musimy. Bardzo mi się podobało, pani Romo, jak pani powiedziała, że temu złu to miłość trzeba przeciwstawić. Bardzo pani dziękuję. Wspaniała pani jest, pani Romo. Dziękuję bardzo.